Witam serdecznie na moim kolejnym filmiku. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować się do sformatowania dysku. Może nie tyle sformatowania dysku, co przeinstalowania systemu. A wiąże się z tym właśnie sformatowanie dysku. Pokażę Wam, co zabezpieczyć, jakie dane, gdzie je znaleźć. Jest parę trików, które mam nadzieję, że Wam się przydadzą i będą Wam pomocne. Także zapraszam serdecznie na filmik. Ok, zaczynamy. Pierwszą sprawą to powiem tak, jeżeli macie na przykład tak jak ja, macie dwa dyski, czy macie jeden dysk z dwoma partycjami, to wiadomo, że zawsze partycja C jest tą partycją systemową. Jeżeli na tej partycji macie, jak ja na przykład mam sporo rzeczy, czyli moje zdjęcia, filmy i tak dalej, jeżeli na tej partycji posiadacie na przykład te informacje, musicie albo zgrać je na dysk D, albo na dysk zewnętrzny, czy na USB, tak? Czyli generalnie tutaj klikacie i tak, kliknijcie w swój profil i macie na przykład dokumenty, muzykę, zdjęcia, wideo, czy cokolwiek innego, czy na przykład download, czyli to, co ściągacie, jakieś sterowniki, programiki i tak dalej. Ja akurat tego tutaj mam mało, bo tak się składa, że ja to ściągam generalnie na inny, na dysk D od razu, żeby nie robić sobie syfu na dysku C. Akurat tutaj mi się kilka ściągnęło, nie wiem dlaczego, no ale okej, nieważne. Także to wszystko zgrajcie sobie, jak mówię, na drugą partycję niesystemową albo na dysk zewnętrzny. Ja tak czy inaczej polecam mieć ten dysk zewnętrzny i wszystkie swoje najważniejsze rzeczy, takie jak zdjęcia, czy domowe wideo, czy coś takiego, trzymać na tym dysku, w razie czego jak coś się stanie. Ja już miałem niemiłe przypadki, że dysk mi padł w komputerze i straciłem wszystko, dlatego od tamtej pory wszystko robię kopie zapasowe. Warto oczywiście mieć kontakty i tak dalej, tak? Także to jest pierwsza sprawa, o którą musicie zadbać przy formatowaniu czy reinstalowaniu systemu. Teraz tak, żeby na przykład, jeżeli używacie jakiegoś klienta poczty mailowej, ja używam akurat Thunderbirda, ale jest kilka innych, żeby zgrać sobie własne wiadomości na dysk zewnętrzny. Też Wam pokażę, jak to zrobić. Oczywiście, jeżeli macie na przykład klienta poczty, jak ja to robię, że ustawiam sobie, żeby nie kasował mi z serwera wiadomości, które ściągam tutaj na tego klienta, nie musicie tego robić. Albo jeżeli na przykład używacie strony internetowej, na przykład Gmaila, na stronie internetowej sprawdzacie swoje maile, też nie musicie o to się martwić, bo wszystko to jest zapisane na ich serwerach. Natomiast jeżeli na przykład używacie, jak ja kiedyś tak robiłem, klienta poczty, i nie zostawiacie wiadomości na serwerze, tylko kasowane one są, musicie jak gdyby zrobić wtedy sobie backup, żeby tych e-mail nie stracić. W tym przypadku musicie wejść do Application Data, później do Roaming i znaleźć swojego klienta. Mój klient to jest akurat Thunderbird. Wchodzimy w Thunderbirda, później klikamy w profile, później jedziemy dalej i mamy zakładkę mail. To są wszystkie Wasze konta mailowe i wszystkie wiadomości wysłane, te do wysłania, czy odebrane i tak dalej. Także to proponuję sobie skopiować, po prostu sam ten pliczek mail. Czy ewentualnie w innych programach, przepraszam, będzie troszkę inaczej, ale generalnie musicie znaleźć swoje konta właśnie i te wiadomości w katalogu waszego klienta, tak? W moim przypadku, jak mówię, jest to Thunderbird. I to kopiujecie sobie również na osobny dysk. Wtedy macie kopię zapasową. Także to też jest dość przydatna sprawa. I teraz tak, bardzo ważną sprawą jeszcze, jeżeli posiadacie, a wierzę, że posiadacie na przykład konta Steam, czy konta Origin i tam posiadacie swoje gry, dobrze byłoby sobie zrobić kopię samych gier, a w przypadku Origina na przykład patchy lub dodatków. Jest to o tyle ważne dla ludzi, którzy mają słaby internet wolny, żeby tego wszystkiego nie ściągać później, łatwiej jest zrobić backup tego. Jeżeli ktoś ma na przykład internet tam, nie wiem, 50 megabipsów lub więcej, ja bym to olał, bo będzie łatwiej ściągnąć. Ale niemniej pokażę Wam, jak to jest. Ja mam to wszystko na dysku C. Wchodzimy na Program Files x86 i tutaj szukamy sobie teraz tak, zacznę od Origina, szukamy sobie Origin Games. Wchodzimy w Origin Games, ja mam tylko oczywiście jedną grę, ale Wy możecie mieć ich więcej. Wchodzicie w daną grę, tutaj w przypadku Battlefielda jest na przykład Update, katalog, wchodzicie w Update i jak widzicie tutaj mamy tak, patch i dodatek 1 i 2, to jest Back to Karkand, ten dwójka to jest Close Quarters. Te pliki zajmują około 7-8 giga. Czyli sporo, jeżeli ktoś ma wolnego neta tak jak ja, to ja bym to ściągał kilka godzin. Także po prostu zaznaczamy sobie wszystko,
kopiujemy sobie te pliki na dysk osobny i później w momencie, kiedy przeinstalujemy Origin, zalogujemy się, wgramy sobie z płyty na przykład grę Battlefielda i nie chcemy czekać na ściąganie patcha i dodatków, kopiujemy sobie te właśnie pliczki do pliku update i sprawa załatwiona. Nie musimy czekać na ściąganie. Także bardzo przydatna sprawa. Tak samo w przypadku Steama tu jest jeszcze lepiej, ponieważ wchodzimy do Steama, później Steam Apps, później w Common i tutaj w tym katalogu macie wszystkie wasze gry, które macie zainstalowane na Steamie. Te, które są zainstalowane, które nie będą zainstalowane, które czekają gdzieś tam na serwerze, tych tutaj nie zobaczycie i nie możecie zrobić backupu, także dobrze je zainstalować wcześniej. Także tutaj te gry możecie sobie skopiować, również do osobnego katalogu na inny dysk i w momencie, kiedy później zainstalujecie Steama na nowym już komputerze, nowym systemie, nie komputerze, ale nowym systemie, te gry do tego katalogu Common w Steam Apps, tak, sobie kopiujecie i w tym momencie nie musicie ich ściągać, tylko po uruchomieniu Steama, przepraszam, zalogowaniu się do niego, musicie tylko je zainstalować i zajmie to bardzo znacznie mniej czasu. Także też bardzo przydatna sprawa. Jeszcze nie wspomniałem na przykład, bo ja tu oczywiście podaję na przykładzie Windowsa 7, ale na przykład w Windowsie jest podobnie bardzo. Natomiast w Windowsie XP, wracając do klienta poczty, jest troszkę inaczej. Musicie wejść w Documents and Settings, później w dane aplikacji bodajże, Identities, później Microsofta i znaleźć Outlooka, czy tam znaleźć po prostu waszego klienta w tym Identities, znaleźć waszego klienta poczty, czy tam w danych aplikacji, już nie pamiętam dokładnie, albo to będzie w danych aplikacji, albo właśnie jeszcze dalej musicie pójść do Identities. Także tam szukacie waszego klienta poczty i tam sobie możecie zgrać wasze pliczki z skrzynką odbiorczą, nadawczą i tak dalej. Także tak to wygląda. Ja jeszcze później zrobię wideo osobne dotyczące na przykład Steama, jak można sobie własne gierki zgrać na dysk zewnętrzny i iść do kolegi, słuchajcie, i sobie w nie pograć. Także to będzie osobne wideo kolejne. Natomiast to mam nadzieję, że pomogło. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Zanim sformatujecie dysk i postawicie system od nowa, to warto sobie zgrać na przykład pliki takie. Ja to, jak mówię, mam download w innym katalogu. Pokażę wam. Mam tu wszystkie sterowniki, jakieś przydatne programiki, których używam. Zgrajcie sobie to też. A jeżeli są one na dysku już D, to nie ruszajcie tego, to i tak nie musicie z tym nic robić. Ale to jest później przydatne, żeby później nie ściągać tych programów od nowa czy sterowników do karty graficznej, które tam ważą 300-400 MB, tylko po prostu wchodzicie sobie na inny dysk i instalujecie sobie te sterowniki czy programiki na komputerze. Pamiętajcie, że nie możecie zrobić backupu programów niestety, także to musicie postawić od nowa. Zrobię jeszcze jeden filmik, bo na przykład możecie zrobić coś takiego jak obraz dysku. I na przykład po świeżym poinstawieniu systemu, zgraniu wszystkich update'ów do Windowsa, postawieniu wszystkich sterowników, możecie sobie zrobić obraz dysku. Jeżeli następnym razem coś wam się stanie, albo chcecie za, nie wiem, za miesiąc, dwa, trzy przeinstalować system, możecie z tego użyć i w tym momencie wszystkie programy, wszystkie gry, które macie na komputerze, dokładnie wszystko, co znajduje się na dysku systemowym, będzie przywrócone do takiego poziomu w momencie, w którym było zrobiony właśnie ten obraz dysku. Ale to też o tym osobny będzie filmik i to później. Także mam nadzieję, że ten filmik wam pomógł i wiecie, jak się do tego zabrać. To jest bardzo prosta sprawa. Ktoś mnie o to poprosił, dlatego ten filmik robię. I myślę, że on jest naprawdę przydatny i warty uwagi. Także dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia kolejnym razem. Pozdrawiam.